Kiedy pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat do PFRON? Pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłaty składki do PFRON w sytuacji, gdy po pierwsze zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i po drugie poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6% osób zatrudnionych. Wysokość składki oblicza się poprzez iloczyn części przeciętnego wynagrodzenia oraz różnicy pomiędzy zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wymaganym do zwolnienia, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie. Do obliczenia wpłaty na PFRON dokładnie przyjmuje się 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnione z opłacania składki na PFRON są mikroprzedsiębiorstwa oraz organizacje non-profit. Termin zapłaty wpłaty do PFRON to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik spełniał przesłanki obowiązkowej wpłaty do PFRON. W tym samym terminie płatnik, który jest zwolniony z opłacania składki z uwagi na poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniającego do takiego zwolnienia, jest zobowiązany wysłać informację do PFRON na ten temat, a płatnik, który musi opłacić składkę, jest zobowiązany do wysłania deklaracji.